Chciałabym poznać sylwetkę żołnierzy wyklętych, tylko tych takich współczesnych, bo możemy zaobserwować taką ewolucję samego pojęcia żołnierzy wyklętych. Czy teraz obecnie żołnierze wyklęci są bohaterami? Znaczy, jeżeli chodzi o obecną sytuację właśnie w temacie żołnierzy wyklętych, nastąpił bardzo taki szybki rozwój, zwłaszcza po ustanowieniu święta żołnierzy wyklętych 1 marca. Zaobserwowaliśmy, że od tego czasu bardzo wiele środowisk skupionych w różnych ruchach, czy to kibice, czy to narodowcy, różne, naprawdę różne środowiska czerpią z tych żołnierzy wzorce i bardzo chętnie odwołują się do ich postaci. Są one przypominane na przykład na oprawach meczowych, na stadionach. Robione są murale poświęcone tym żołnierzom. No, są też w formie takiej masowej kultury, jak na przykład komiksy, czy też koszulki z wizerunkami, czy z oddziałami całymi żołnierzy wyklętych, którzy walczyli w latach 44 do 63, tak jak wiemy, ostatni żołnierz Laluś zginął tutaj na ziemi lubelskiej w Piaskach. Także to ten współczesny żołnierz wyklęty, no też przez te oddolne ruchy jest przypominany i o nim się mówi dość dużo, natomiast no, zaobserwowaliśmy, że władze państwowe unikają troszeczkę tego, obecne władze państwowe unikają tego tematu. Jest problem z badaniami na Łączce. Profesor Szwagrzyk stracił jakieś tam finanse, trzeba robić specjalną kwestię, to społeczeństwo ma tak jakby złożyć się na to odszukanie tych naszych bohaterów narodowych. Uważam to za duży skandal, bo mamy ostatnio przykład, zmarły generał milicji, który mordował tych żołnierzy, generał Pierszyk, i on będzie miał oprawę i pogrzeb państwowy z honorami. Ja uważam, że i całe nasze środowisko uważa, że no, nie powinno mieć miejsca takie wydarzenie i ten człowiek powinien mieć raczej skromny pochówek i no, dla nas jest to niepojęte, że on będzie miał, jak to się mówi, z honorami, a ci biedni zamordowani przez jego kolegów z organizacji Żołnierze Wojska Polskiego no nie mogą się doczekać porządnego pochówku, porządnych badań nad nimi. Wspomniał Pan o wzorcach. Proszę powiedzieć, jakie wzorce od żołnierzy wyklętych powinna czerpać współczesna młodzież? No tutaj jest bardzo dużo przykładów postaci do wzorowania się dla młodzieży z żołnierzami wyklętymi. Na przykład Inka, 17-letnia dziewczyna, która na kilka tygodni przed swoimi 18 urodzinami została zamordowana. Był to mord sądowy, niesłusznie oskarżona o działanie przeciwko ówczesnemu państwu. Takim precedensem jest to, że nawet milicjanci, którzy mieli z nią styczność gdzieś na polu walki, wyrażali się oni, że pomagała im ratować życie, a mimo to ci oprawcy skazali ją na karę śmierci i została ona zamordowana. No, innym przykładem takiego bohaterstwa jest generał Neil, który nie chciał walczyć w lesie, jak to się mówi, w tych ugrupowaniach partyzanckich. Starał się usunąć w cień, prowadzić życie rodzinne, a mimo to nie pozwolono mu. Został, jak wiemy, skazany również i zamordowany, powieszony jak pospolity przestępca. Nawet nie rozstrzelany jak żołnierz, tylko powieszony specjalnie jak pospolity przestępca. Ja mogę wymieniać bez liku takie postacie. Mamy Uskoka tutaj, Brońskiego, mamy Taraszkiewiczów, braci Żelaznego i Jastrzębia. Naprawdę, to jest tyle postaci i praktycznie na całym rejonie, w całym rejonie naszego kraju każda większa miejscowość ma swojego lokalnego bohatera. Naprawdę, tu jest, pan Warszyc, Konspiracyjne Wojsko Polskie,
No jest naprawdę szereg takich organizacji i postaci związanych z tym podziemiem niepodległościowym, że ja tu mogę godzinami wymieniać. Ale teraz chciałabym, żebyśmy wrócili do współczesności. Chciałabym poznać panów zdanie na temat położenia Polski. Nie mówię tutaj o położeniu geograficznym. Jakie my mamy obecnie miejsce w świecie? Bardzo mizerne, jak pokazały wydarzenia ostatnich miesięcy, czyli to, co się dzieje na pograniczu rosyjsko-ukraińskim. No to Polska jest w takim położeniu, że zarówno nasi przyjaciele w Unii Europejskiej, jak i Sojusz Północnoatlantycki, to są już tylko biurokratyczne twory, które w obliczu realnego kryzysu potrafią tylko się naradzać. A jakie te państwa powinny podjąć działania, żeby okazały się skuteczne? No cóż, jeżeli mamy do czynienia z tym, że Wojsko Polskie tak naprawdę jest przygotowane na dzień dzisiejszy do obrony Berlina, a nie naszej wschodniej granicy, bo wiemy, że Lubelszczyzna jest całkowicie rozbrojona, no to spodziewalibyśmy się przynajmniej wzmocnienia naszej granicy wschodniej. Tego nie zrobiono. Spodziewalibyśmy się, że Sojusz Północnoatlantycki jako priorytet postawi sobie zabezpieczenie granic, prawda, państw europejskich. Przypomnę, że Wielka Brytania, Francja są gwarantem nienaruszalności granicy ukraińskiej od lat 20. I takim są gwarantem, jakby te państwa gwarantem naszego bezpieczeństwa w roku 39, prawda? Czyli historia lubi się powtarzać. No szczęściem w nieszczęściu Polska nie jest państwem granicznym frontowym. No ale jak długo nie będziemy, skoro widać, że Rosja wraca do swoich tradycji imperialnych, co było oczywiste, że tak będzie. No tak, ale czy możemy mieć jakiś sposób na Putina? Czy Putin raczej zrobi tak, co zechce? Oczywiście, że możemy mieć sposób na Putina. Gdyby Unia Europejska była naprawdę solidarna, gdyby sprawy z Rosją załatwiała jednym głosem, na przykład gdyby ceny ropy i gazu były negocjowane przez jednego komisarza, na przykład do spraw handlu zagranicznego, o co będę wnioskował, jeżeli zostanę eurodeputowanym. I ten komisarz także miałby dbać o nienakładanie bez przerwy embarga na polskie produkty rolne. Gdyby Unia była solidarna i mówiła jednym głosem tam, gdzie trzeba, a nie zajmowała się bzdurami światopoglądowymi, to Putin nie miałby pieniędzy i możliwości ruchu, bo przypominam, że połowa pieniędzy na zbrojenia Rosji pochodzi z sprzedaży ropy i gazu do Unii Europejskiej. Czyli można by było skutecznie zablokować zbrojenia rosyjskie. Kto właściwie jest odpowiedzialny za sytuację, która jest obecnie? W Polsce czy w Europie? I w Polsce, i w Europie. No w Polsce przede wszystkim prezydent Komorowski i premier Tusk, czyli dwaj panowie, którzy po Smoleńsku udawali, że nic się nie stało. No i teraz niech mówią, że nic nie stało. Teraz okazało się, że stało bardzo wiele, bo oni namaścili pana Putina na sędziego w kwestii śledztwa smoleńskiego, dali mu narzędzie do ręki. Oczywiście skorzystał z tego jak mógł najlepiej. W Unii Europejskiej, no koledzy polityczni pana Komorowskiego i Tuska, czyli największa frakcja rządząca Europą, czyli ludzie, którzy uważali, że świat się zmienił na tyle, że Rosja jest państwem demokratycznym, że pan Putin jest politykiem, któremu się prawie należała już Nagroda Nobla, a że można normalnie inwestować w tym kraju, no to inwestowali, tylko że wielkie zyski z tych inwestycji zachodnich poszły na zbrojenia i na ambicje imperialne Rosji. A czy my właściwie mamy przyjaciół tutaj u nas w Europie? Amerykanie chyba wykorzystują nas trochę, co? Do tego. Rzeczą oczywistą było to, że Stany Zjednoczone już od lat 90. nie będą się tak bardzo interesowały Europą, ponieważ Europa przestała być liczącym się rynkiem zbytu i na pewno nigdy nie była zapleczem surowcowym dla Stanów Zjednoczonych. Polityka prezydenta Clintona, który uznał, że nie ma tego już dwubiegunowego podziału świata, czyli na wolny zachód i ten blok sowiecki, doprowadziła do tego, że jak mówię, polityka się powtórzyła. Czy mamy sojuszników, czy przyjaciół? Potencjalnych mamy, chociażby w postaci państw Europy Środkowej, tak jak Węgry, Słowacja, Czechy, myślę, że także Rumunia, część krajów dawnej Jugosławii. Ja bym nie przekreślał jednak Białorusi, nawet z prezydentem Łukaszenką, bo to jest bądź co bądź jedyny polityk, który utrzymuje względną niezależność przez kilkanaście lat od Rosji. Oczywiście względną, bo nikt nie podał mu ręki, nawet w Polsce.
a oczywiście część Ukrainy to musi być zagospodarowana naszymi rękoma, a dzisiaj ma być zagospodarowana przez Unię Europejską, która odwraca się plecami do Ukrainy dzisiaj. Sytuacja jest niewątpliwie bardzo napięta. Czy możemy mówić o tym już, że jest wojna? Oczywiście, że jest. Dzisiaj został ranny pierwszy żołnierz ukraiński w realnej strzelaninie. No, to, że nie ma bombardowań, to tylko dlatego, że ukraińskie oddziały na Krymie są dość bierne, nie otrzymały rozkazów, nie wiedzą, jak się mają zachować, praktycznie nie są też uzbrojone, a dość spojrzeć na mapę świata, no to wydarzenia ostatnich lat, czyli te rewolucje na Bliskim Wschodzie, Syria, Egipt, prawda, Libia, czyli to jest gorący region świata cały czas. No a Rosja ma wyjście na tamte okolice, prawda, tylko przez flotę czarnomorską, która jest na Krymie, przez cieśniny między Grecją a Turcją. Przypominam, że tylko Turcja jeszcze jakoś ostro się stawia w tym konflikcie, a jest członkiem NATO. Teraz chciałam zapytać, chcą panowie startować do Europarlamentu. Jakie są pierwsze kroki, które należy poczynić, żeby jakkolwiek uporządkować Europę? No przede wszystkim Polska musi być reprezentowana w swoim własnym interesie. Musimy być bardziej egoistyczni niż teraz, ponieważ jak widać Unia Europejska głównie kręci się wokół interesu wielkich państw, czyli Niemiec, Francji i wiecznie wierzgającej Wielkiej Brytanii. Proszę zwrócić uwagę, że nawet w obliczu tej sytuacji, o której rozmawialiśmy przed chwilą, to wszyscy ministrowie i wysocy urzędnicy Unii Europejskiej, jak przyjdzie co do czego, to zasięgają rady pani kanclerz Merkel, czyli Niemcy są hegemonem. Polska może stawać w obronie własnych interesów, chociażby, jak mówię, przez powołanie komisarza do spraw handlu zagranicznego, który będzie robił to, co przed chwilą powiedziałem. Ponadto uważam, że takie ugrupowania polityczne, które są bardzo proeuropejskie, jak na przykład ugrupowanie Palikota, które postulowało likwidację Armii Polskiej, no to teraz powinno odpowiedzieć jasno, czy oni mają prawo być w Europarlamencie, skoro chcą całkowicie nasze bezpieczeństwo oprzeć na armiach innych państw. A przypominam, nie ma armii europejskiej, na szczęście nie ma. I to, co postuluje poseł Palikot, czyli likwidacja Armii Polskiej w obliczu tego, że nie ma europejskiej, co to oznacza? To rozbrojenie państwa polskiego. Czy ten człowiek jest w ogóle wiarygodnym politykiem, czy nie powinien stanąć przed Trybunałem Stanu, jak przyjdzie co do czego? Ja bym chciał jeszcze dodać, że chcielibyśmy w Parlamencie Europejskim wzmocnić frakcję naszych podobnych organizacji z innych krajów europejskich, żeby ten głos rozsądku był mocniejszy. Powiem krótko, albo Unia Europejska zacznie wypełniać swoje zobowiązania, czyli zagwarantuje nam to, co mieliśmy obiecane przed kilkunastu laty przy akcesji, czyli święty spokój i bezpieczeństwo, albo powinniśmy się rozejrzeć za inną koncepcją polityczną na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Oczywiście pod naszym kierunkiem, bo Polska jednak jest państwem z tradycjami, jeszcze z autorytetem i myślę, że nasze elity, oczywiście nie te obecnie rządzące, sprostałyby temu zadaniu. No dobrze, ale czy to nie jest tak, że Polska jest troszeczkę, no musimy to powiedzieć chyba, za słabym państwem, żeby ktokolwiek się z nami liczył albo nas słuchał zwyczajnie? No zadam takie pytanie. Gdybyśmy byli w realnym sojuszu z Ukrainą przed tym konfliktem, to jaką armię mielibyśmy razem i ile ludzi by zamieszkiwało ten makroregion, prawda? To było około 100 milionów ludzi i solidna armia. Przypominam, że Rosja no to jest około 170 milionów ludzi, a w warunkach światowych to nie jest Bóg wie co, bo na przykład w Nigerii mieszka tyle ludzi, co w Rosji, prawda? Czyli w takim sojuszu mocnym, międzypaństwowym bylibyśmy naprawdę liczącą się siłą. Oczywiście Polska sama dzisiaj nie liczy się, dlatego nie prowadzi własnej polityki zagranicznej, bo na to nie pozwalają nam partnerzy unijni, zwłaszcza Niemcy. A jakie panowie macie postulaty? Dotyczące czego? Kandydatury w Europarlamencie. Znaczy, co chcielibyśmy zrobić, to ja powiedziałem. Pierwszy postulat realny. Komisarz do spraw handlu zagranicznego. To jest rzecz, którą uważam powinniśmy postawić na pierwszym planie.
Druga rzecz to jest wycofanie Unii Europejskiej ze spraw drugorzędnych, czyli światopoglądowych i socjalnych, a postawienie na realny rozwój gospodarczy Europy, czyli nie wchodzenie w kwestie, prawda, ilości dwutlenku węgla w atmosferze, tylko uruchomienie potencjału gospodarczego. Bo doszliśmy do takiej oto sytuacji, że Unia Europejska zwija polski potencjał gospodarczy, no chociażby likwidacja cukrowni lubelskiej, to nie było, prawda, wymuszone brakiem koniunktury ani sprawami ekonomicznymi, tylko to była zwykła decyzja polityczna i zapłaciliśmy za to srogą cenę jako Lubelszczyzna. Czyli nie pozwolimy wycofywać potencjału gospodarczego z Lubelszczyzny. No i oczywiście fatalne w skutkach wejście do strefy Schengen, czyli zamknięcie granicy wschodniej na taką codzienną wymianę bezwizową, na zwykły handel przygraniczny między Polską i Białorusią i Ukrainą. Okazało się, że postawiono nowy mur berliński na Bugu, prawda, dla zwykłych ludzi, a świat przestępczy i tak sobie doskonale radzi, bo papierosy i spirytus, prawda, z przemytu można kupić na każdym targu. No chcielibyśmy też, to, tak, żeby Europa miała pewny światopogląd, który no, nam jest bardzo bliski, czyli chrześcijańskie korzenie i łacińskie i rzymskie prawo. Będziemy też walczyli z wszelkim przejawem lewactwa, które no, te ideologie tak zwane nowoczesne typu gender czy no, powiązane z nimi różne ruchy lewicowe. No, nie, na pewno będziemy dążyli do tego, żeby zlikwidować coś takiego, żeby w ogóle się tym nie zajmować na poważnie. Przypominam, że Europa jest poddana, zwłaszcza zachodnia Europa, poważnej inwazji islamu. To, co się dzieje w zachodniej Europie, jest w Polsce mało widoczne, ale jednak islamiści się instalują tam bardzo poważnie i niektórzy mówią, co to nas obchodzi. Świat islamu nie jest tolerancyjny. Jeżeli świat islamu weźmie górę nad liberalną zachodnią Europą, to trzeba będzie sobie wybić z głowy, prawda, wspólne plaże, chodzenie w minispódniczkach, trzymanie psów w domu, prawda, czy poranny jogging po parku przez kobiety. To nie są rzeczy, może dla kogoś się wydają błahe, ale to jest nasz styl życia, a możemy się go pozbawieni. Obserwując obecne wydarzenia, teoretycznie, czy możemy przewidzieć, co się może stać? Co może stać się z Polską, Ukrainą czy Rosją? Ja przypuszczam, że Ukraina zapłaci wielką cenę za ten swój zryw, który uważam, że był ten zryw inspirowany jednak przez Putina. Od początku do końca i po obu stronach. Uważam, że skoro dzisiaj padł komunikat taki, że Ukraina do NATO nie wejdzie, nie będzie przyjęta, Unia Europejska też tutaj się mocno dystansuje, bo nie będą, prawda, prowadzić żadnych rozmów poważnych z państwem skonfliktowanym, z głównym partnerem handlowym Unii Europejskiej, no to może się skończyć tak, że w obliczu kryzysu finansowego już w samym Kijowie, skoro nie będzie pieniędzy na emerytury, państwo będzie się ograniczało tylko do Kijowa, już i na wschodzie, i na zachodzie będą rozmaite żywioły rozgrywane, no to państwo może być całkowicie wchłonięte przez Rosję, która wiadomo, że wschód ma już za sobą, kolejne miasta na wschodzie Ukrainy, prawda, mają jakieś są wystąpienia prorosyjskie, no a na zachodzie, no to Putin będzie mógł zastosować akcję antyfaszystowską, o której już mówi i zrobi to już z metodami brutalnymi, także ja uważam, że państwo ukraińskie może przestać istnieć i możemy sobie zacząć graniczyć z Rosją, a mi się to wcale nie podoba. A co to by oznaczało, powiedzmy? No to, że na przykład do Wisły strefa wpływów rosyjskich może być poszerzona, a gdyby doszło do rozpadu Unii Europejskiej, co też, prawda, może się stać, no to może to oznaczać to, że Niemcy biorą do Wisły, a Rosja też do Wisły, czyli Polska może stracić swoją państwowość. Przecież to jest oczywiste, że tak może być. Czy taką sytuację, która jest obecnie, mogliśmy przewidzieć i mogliśmy jej jakoś zaradzić? Ja nieskromnie powiem, że przewidywałem i to kilkanaście lat temu, także ja mam czyste ręce i czyste sumienie. Zaradzić można było, no teraz niestety musimy ten wóz wypchnąć z błota i to wielkimi kosztami. Można było nie likwidować własnej gospodarki, nie wchodzić do Unii, trzymać mocne sojusze, także regionalne. Gdy wrócę do Białorusi, gdy prezydent Łukaszenka na początku swojej kariery politycznej wykonywał propolskie gesty, i mocno antyrosyjskie, no to należało z nim wtedy grać, a nie opowiadać, że jest antydemokratyczny, prawda? Jeżeli dzisiaj
mówimy o tym, że jest antydemokratyczny, to proszę to powiedzieć panu Putinowi, który przeprowadza referenda, czyli jest demokratą jak mało który. No niech przeprowadzi też referendum w Czeczenii, zobaczymy, czy tak będzie się dalej powoływał. Przespaliśmy swoje 5 minut jako państwo, możemy zapłacić wielką cenę, ale jeszcze nie jest za późno. Chciałam zapytać, jak przebiega kampania? No, kampania, jak ja to określam, przebiega planowo. Podstawową kwestią jest oczywiście zebranie wymaganej ilości podpisów do zarejestrowania listy i zachęcam tu wszystkich do zbierania na Ruch Narodowy. No, spotykamy się też z szeregiem różnych szykan i utrudnień. Jednym z takich utrudnień było wymówienie nam lokalu w Białej Podlaskiej, gdzie na praktycznie godzinę przed spotkaniem my w trasie dowiadujemy się, że jednak spotkanie w tym lokalu się nie odbędzie. Pomimo tego przyjechaliśmy na miejsce, nikt z nami nie chciał rozmawiać z tego hotelu, w którym prowadzone były negocjacje o wynajęciu sali. Ale pomimo to zrobiliśmy konferencję, takie spotkanie na zewnątrz. Było około 450 osób chętnych na spotkanie i porozmawianie też na różne tematy, które ich nurtują. Innym z przykładem takich no, psikusów, żartów konkurencji politycznej to jest umieszczenie mojego telefonu rzecznika Ruchu Narodowego na województwo lubelskie na różnych portalach ogłoszeniowych z bardzo atrakcyjnymi ofertami mieszkaniowymi. Także jest to takie no, troszeczkę nam bardzo, bardzo no, uprzykrzające życie to polityczne. I tu ostrzegam, skierujemy to na policję i ta osoba będzie prowadzone dochodzenie i mam nadzieję, że ta osoba, która no, podszywa się pod nasz telefon, zostanie przykładnie ukarana. Mhm. Mimo tego wychodzicie państwo do ludzi, macie coraz większe poparcie. Mamy, bo zawsze mówiliśmy prawdę, przecież nie działamy w życiu publicznym od dzisiaj, tylko od wielu lat. To, co mówiliśmy przed laty kilkunastu, to się wypełniło na naszych oczach, a że to ma taką złowrogą formę, to ludzie widzą, że nie było żartów. Potrzebują jasnego przesłania i my nie unikamy odpowiedzialności za przyszłość naszego narodu.